Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj już po raz drugi witam was w odcinku bardziej informacyjnym i w którym będę chciał nieść pomoc przez ten odcinek. Nie będzie to znowu odcinek o mojej hodowli, ani o innych takich sprawach hodowlanych, tylko właśnie o pomocy. Mianowicie, jak teraz każdy wie i wy też pewnie wiecie, jesteśmy zagrożeni koronawirusem, który szaleje i zbiera wielkie żniwo osób zarażonych, jak i osób chorych, które umarły na to. Ale jest to również w Polsce nadzieję, ponieważ coraz więcej osób zdrowieje. Ale pamiętajcie, przestrzegajcie restrykcji, które są nakazane nam przez polski rząd, bo wtedy nie będzie się roznosił COVID-19, lecz będzie powoli hamowała ta pandemia. Mówię to do was, no bo jak teraz wiecie, jest jeszcze kwarantanna przymusowa, aby chronić Polskę, chronić przed nowymi przypadkami. W opisie będziecie mieli link do zrzutki dla medyków, ponieważ medycy stoją na pierwszej linii ataku koronawirusa, ponieważ pomagają chorym. Więc im też się należy szacunek i pieniądze są im bardzo potrzebne. Bo jak wiecie, trzeba mieć środki zabezpieczające, rękawiczki, maseczki, przyłbice i wiele innych sprzętów, dlatego trzeba pomagać medykom. I już planowałem od dawna ten odcinek, no ale jak wiecie, jest już ponad 20 tysięcy przypadków potwierdzonych w Polsce. No ale pamiętajcie, jest zawsze nadzieja, jeśli połączymy swoje siły i razem będziemy pomagali osobom chorym i lekarzom, którzy bardzo potrzebują pieniędzy na zakup środków ochronnych. Ponieważ, jak wiecie, to nie są żarty z tym koronawirusem po prostu. Jest to wirus, który może wyniszczyć cały świat. Dlatego przestrzegajmy tych restrykcji i zachowujmy nakazane nam zadania, prawa jak gdyby teraz, żeby nie rozprzestrzeniała się ta liczba chorych potwierdzonych przypadków, lecz żeby się zmniejszała. Jeśli chcecie, możecie mi napisać w komentarzu, z jakiego jesteście województwa. No aktualnie najgorzej jest w województwie śląskim, bo tam w górnicy chorują. Dużo bardzo przybywa, większość prawie ze Śląska i ten teren jest bardzo narażony, więc pamiętajcie. Zakładajcie maseczki, czy to jednorazowe, czy wielorazowe. Zasłaniajcie po prostu usta, nos, twarz. Na przykład przyłbicę możecie założyć sobie, albo nawet zwykłą jakąś apaszkę, szalik, żeby tylko zakryć to i żeby nie rozprzestrzeniać koronawirusa. Zakładajcie również maseczki, rękawiczki, żeby też nie zarazić się przez kontakt. I po powrocie z domu myjcie ręce bardzo często wodą z mydłem, 30 sekund minimum, żeby nie rozprzestrzeniał się, żeby nie przeszedł na was ten koronawirus. Taki dzisiaj odcinek bardziej naukowy, w którym wam tłumaczę o tym koronawirusie. Jest on bardzo silny, dlatego pamiętajcie, przestrzegajcie praw. Jak wiecie, jest to SARS-CoV-2. Myślę, że starsi osoby pamiętają pandemię, epidemię wirusa SARS. Możecie zapytać swoich dziadków, rodziców. Właśnie SARS wylewołował. Wiecie, jest to trudne słowo, przepraszam za przejęzyczenie, ale myślę, że wiecie. I SARS-CoV-2. I jak wiecie, teraz kolejny raz się zmienił jego zadanie, można powiedzieć. Bo już słyszeliśmy o przypadkach zarażeń zwierząt koronawirusem. Więc pamiętajcie, przestrzegajcie restrykcji i ograniczcie kontakt. Nie wychodźcie z domu, zakładajcie maseczki, rękawiczki, dezynfekujcie swoje ręce, myjcie je wodą z mydłem i dbajcie o siebie. Zajmijcie się czymś ciekawym. Młodzi widzowie na pewno będą się uczyli. Ale możecie i poczytać książki, pooglądać filmy.
Więc dziękuję Wam bardzo za ten odcinek. Przypominam o linku w opisie do zrzutki dla medyków. Trzymajcie się, cześć!